Cześć, witajcie. Witam was wszystkich w pierwszym odcinku z nowej gry, którą jest Scrap Mechanic. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, zanim jednak zaczniemy, to kilka spraw organizacyjnych. Przez mój ostatni mały brak czasu filmy mogą się pojawiać trochę nieregularnie. Postaram się, żeby tygodniowo były wrzucone co najmniej dwa filmy. Nie wiem jak to będzie, ale jeśli taką ilość uzyskam, to będę zadowolony. Oczywiście będą pojawiać się standardowo o 17. Widzę, że muzykę mam chyba już trochę za cicho. O, coś sobie podgłośmy. Standardowo o 17 będą się pojawiać i muszę wspomnieć, że przez 2 czy 3 pierwsze odcinki będzie mnie trochę słabo słychać, bo jestem przeziębiony, ale za kilka dni to się powinno oczywiście zmienić. No dobra. Mamy już sprawy organizacyjne załatwione, więc teraz zajmiemy się samą grą. Czym jest Scrap Mechanic? To jest gra survivalowa. Kiedyś to była gra typowo sandboxowa z otwartym światem, ale jakiś czas temu, no chyba bodajże trochę ponad 2 lata temu wprowadzili tryb survival, na który wielu graczy dość długo czekało i faktycznie się go doczekaliśmy. I na czym ta gra polega? Jest to gra oparta na budowaniu konstrukcji, pojazdów, mechanizmów, tego typu rzeczy. Oczywiście materiały do tego musimy pozyskać z otaczającego nas świata, chociaż to jest właśnie typowa cecha gier survival z otwartym światem. No dobra, od czego tutaj zaczynamy? W pierwszej kolejności możemy sobie tutaj oczywiście, jak to się mówi, skustomizować naszą postać. To się mówi, kurde, nie zapomniałem polskiego słowa. Dostosować naszą postać, pozmieniać, nie wiem, dopasować do swojego gustu. Oczywiście na początek tutaj nie mamy zbyt dużo rzeczy, mamy co najwyżej wybór twarzy. Ja chyba najbardziej bym chciał ten pierwszy, bo jest taki najłagodniejszy. Ewentualnie ktoś tutaj... Coś może tutaj niżej. Ta jest fajna twarz. Ta na pewno nie. Ta albo... Nie wiem. Ta albo ta. Chociaż to i tak nie ma większego znaczenia, bo w sumie nie przyglądamy się w lustrze, a w większości gramy z pierwszej osoby. Dobra, niech będzie ta. Oczywiście tu może też wybrać kolor skóry, ale zazwyczaj w grach nie przypada tego większego znaczenia. Kolor włosów, no to tu raczej nie będziemy specjalnie nic zmieniać. Brązowy mi w zupełności wystarczy. Tutaj zielony, czerwony, coś takiego, ale my sobie stawimy brązowy. To później i tak można jeszcze zmienić. Fryzura, czy ja chcę jakąś inną fryzurę? Fryzurę tutaj specjalnie jakoś... Chociaż nie, ta jest fajna. Nie ma też zbyt dużego wyboru. Wybierzmy sobie, nie wiem, taką. Taka troszeczkę niestandardowa, chociaż ta też jest fajna. I tak, ja zawsze lubię mieć brodę na postaci jak w grach, to weźmy sobie może jakąś taką, o, potężną, niech będzie. Teraz trochę ta twarz nie pasuje, o, teraz jest lepiej, taka trochę poważniejsza. Czapki. Ja tu mam kilka dostępnych czapek, ponieważ elementy ubioru zdobywamy razem z postępami gry. Tak jak mówię, ja chwilowo sobie zostawię ten domyślny wygląd, nie będę tutaj nic... wybierał, bo ja już trochę w gierki grałem, trochę tych jemków nazbierałem. Tu jest jeszcze zmiana płci, ale oczywiście wybieramy faceta. Co jeszcze w menu głównym? To byłoby chyba tyle. Tu jeszcze mamy możliwość, tu jest taka platforma, na której możemy sobie postawić jakąś budowlę, która będzie na naszym ekranie głównym, powitalnym, ale tego na razie nie ruszam. No co, zaczynamy, play. Jest tu kilka trybów. Kreatywny, czyli ten najstarszy tryb standardowy. Challenge, który był drugim wprowadzonym do gry, mający jakby pokazać postęp twórców nad trybem survivalowym oraz ten główny survivalowy. No, tutaj są jakieś nastworzone pierwsze światy, dobra. Name your game. Tworzymy sobie nową grę. Nazwijmy ją, nie wiem... Złomogród, niech będzie. Czeka, dobrze napisałem przez zamknięte, nie? Złomogród, niech tak powiedzmy, bo skoro mamy scrap w nazwie gry, to niech ich tak będzie. New game. Dobra, gra nam się ładuje.
Ekrany tutaj ładowania trochę zdradzają, ale tego wszystkiego dowiemy się dopiero w grze, co będzie na nas czekać. Dobra. Ładowanie dobiega końca. Teraz się pojawimy. Zawsze z ładowaniami miałem taki problem. O! O, jest intro, tego nie widziałem wcześniej. Nie widziałem jeszcze intra w tej grze, no ale spoko. Dawno w to nie grałem, więc mogło trochę zmian dojść. Bo na pewno doszło, widziałem, że jest kilka nowych zmian. No i co, budzimy się w takim oto statku rozbitym. Zaraz wam opowiem, na czym polega fabuła. So, wstajemy. I fabuła polega na tym. No, to mówić, nie mam nawet jak zacząć. To za chwilę. Fabuła polega na tym, że przybywamy na taką oto planetę, która została, z której dostaliśmy sygnał alarmowy od bodajże rolników, którzy zgłaszają bunt robotów. My tutaj oczywiście przybywamy, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale coś się dzieje, jakaś awaria. No i nasz statek kosmiczny się wykoleja, wykrzacza, uderzając w tą oto wieżę. No, wieżę. No i oczywiście tutaj lądujemy. Bez żadnych zapasów, bez niczego. To jest tylko kilka skrzynek, które możemy sobie pozbierać, ale to też za chwilę. Jak zacząć? Mam tutaj taki poradnik, który niedawno wprowadzili, więc też jestem w tym troszeczkę zielony. O właśnie, tu możemy sobie też stawiać set pointy. Później możemy też stawiać beacony, to też niedawno widzę wprowadzili. Dzięki którym możemy sobie zaznaczyć różne ważne punkty na mapie. Set waypoint. Patrzcie na to. I teraz będziemy mieli tutaj zaznaczony taki oto set point, jakbyśmy się kiedyś zgubili. To jest wbrew pozorom bardzo przydatna rzecz, bo dawniej jedynym sposobem na znalezienie swojej bazy, bo tylko tam dało się znaleźć, było postawienie sobie łóżka. Łóżko nam się wyświetlało jako nasze, chociaż nie, łóżko się nawet nie wyświetlało, tylko jedyne co nam się wyświetlało to miejsce zgonu, więc jakby znalezienie swojej bazy czasami mogło stanowić problem. To co? Zaczniemy sobie. Co my tu mamy? Pika. To jest... Co to jest? A, guide. Builder guide. Okej. Okay. To zaraz zobaczę, o co z tym chodzi, bo tego też nie widziałem wcześniej. Getting started. Execute the fire in the ship. Musimy ugasić ogień, który oczywiście zapanował nam naszym statkiem. Coraz więcej poradników. Tego, tak jak mówię, tych poradników nie było na początku, bo trzeba się wszystkiego samemu domyślić. Podnosimy sobie oto wiaderko, jedno też z pierwszych narzędzi, które zdobywamy. Pierwszym oczywiście jest nasz młotek, który będziemy mogli wydobywać niektóre materiały i walczyć z przeciwnikami. Co ciekawe, na trybie kreatywnym ma możliwość blokowania pod prawem, ale tutaj widzę, tej opcji nie ma. Tam widzę już pierwszego przeciwnika. Coś z tym anti-lizingiem muszę zrobić, bo mi troszeczkę za bardzo odległości od... obiektyw oddali mnie za bardzo trochę za bardzo rozmazuje. Force building, aha, jeszcze tak, itemy, które mają jakąś interakcję z otoczeniem. Na przykład wiaderko możemy napełnić wodą i tą wodą gdzieś tam sobie ciskać, żeby ją wylać. No. Takie itemy, żeby ich na przykład, wiecie, nie prowadzić interakcji z otoczeniem, po prostu możemy postawić trzymając F, czyli force building. Możemy też oczywiście zebrać pod prawym, tak jak wszystkie itemy, które ustawimy. Dobra, napełniamy sobie to i idziemy sobie ugasić ten nasz stateczek. Oczywiście mamy też pasek zdrowia, pasek głodu i pasek napojenia w dolnym lewym. Dobra, jest tutaj kilka punktów, które musimy ugasić. Tu jest główny kokpit statku. Od 2 lat, jak wyszedł tryb survival, dalej tego statku nie można naprawić, co ciekawe, ale na 100% będzie to można zrobić w przyszłości. W teorii w grze jest możliwość zbudowania z własnych elementów własnego takiego statku, który teoretycznie może latać i funkcjonować. No, ale trochę mi jednak brakuje możliwości budowania takiego bardziej stabilnego statku, bo fizyka w tej grze nie pozwala na budowanie pojazdów latających, ale to już jest dla nieco bardziej wprawionych graczy. Dobra, ostatnie wiadro niesiemy. Wiadro też nam służy do oszałamiania niektórych robotów, które tutaj występują jako przeciwnicy, ale o tym też za chwilę. Ciach, dobra. Ugaszone jest wszystko. Tutaj też mamy kilka itemów na start, między innymi tak, światło, guzik, jakiś karton. Bloki zbieramy przytrzymując po prostu prawy i naznaczając tyle, ile chcemy. Ziemniaki, jest to amunicja, ale na razie nam raczej bezużyteczna, papier toaletowy, gdyż nie posiadamy żadnej broni. Jakieś dwie rurki i opona.
Stara, zdezelowana opona. Scrap wheel nawet pisze w dolnym prawym. W pozyskanych itemach. O, taki fajny kalendarzyk. Radyjko. Możemy sobie zebrać wszystko. O, microwave, to jest fajne, bo tutaj możemy schować co prawda jeden tylko itemek, ale na początek jest całkiem przydatny. Łóżka. Respawn point saved. Czyli teraz właśnie w tym miejscu będziemy się odradzać. O, kubek. Kubek też bierzemy. Co tu jeszcze można zgarnąć? Chyba już nie za bardzo nic. Tu jeszcze jest, widzę, trochę ognia, to możemy ugasić. Tutaj tego całego ognia dookoła nie będę gasić, bo on fajnie świeci w nocy, nie daje klimatu. Find a way to active the ship. Aha. Musimy znaleźć sposób na aktywowanie statku. On potrzebuje źródła zasilania, które prawdopodobnie zostało zniszczone przy tej całej naszej... Kurde, cały czas o stresu strasznie zapominam. Podczas tej naszej katastrofy. I jedno z nich możemy znaleźć w tej rozbitej wieży, aczkolwiek to jest w mojej stronie trochę głupota, że teraz to pokazują. O, pierwszy pokarm, którym jest... Jak się otwierał ekwipunek? Pod I. O, Sunshake. On jest takim fajnym rodzajem pokarmu, bo zapewnia nam i głód, i napojenie. Głupio, że nam to pokazują, gdzie mamy tą baterię ukrytą, bo kiedyś było tak, że tej baterii trzeba było, tą baterię trzeba było samemu znaleźć i tu była trochę większa swoboda. To chyba już nic nie możemy wziąć, chyba nie. Dobra, zasuwamy. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ale to może za chwilę. Mamy też takie skrzynki porozrzucane po całej mapie. Zawierają one różne fajne itemki, na przykład o. Circuit board, czyli to jest element elektroniki. Jeden z ważniejszych składników w tej grze. Bearing, jeden z rzadszych przedmiotów, które możemy znaleźć. Bearing jest oczywiście łożyskiem z angielskiego. Pomidor jako pożywienie dające nam napojenie i gasoline, czyli benzynę do pojazdów. Chemikalia. Chemikalia są dość rzadko używanym materiałem ze względu na ich niezbyt dużą paletę zastosowań. Buraki, które zapewniają przede wszystkim głód. Każde jedzenie w tej grze ma tam jakieś swoje statystyki. O, kolejny sunshake. Najbardziej lubię, bo one są właśnie najbardziej uniwersalne. I tak. Woda zużywa się szybciej, kiedy biegamy, skaczemy lub wykonujemy jakąkolwiek czynność, a głód, kiedy regeneruje nam się pasek zdrowia po jakiejś walce. Dobra, marchew też jest... A nie, przepraszam. Buraki regenerują i głód, i napojenie. Siri Good Board. W równym stopniu, a marchew przede wszystkim głód. O, soil bag, to też jest bardzo fajna rzecz. Soil bagi pozwalają... O, kolejne wiadro. Nastawianie. Grudek ziemi, na których możemy sobie potem sadzić plony. To też jest fajne, tylko najpierw musimy znaleźć nasiona. Z czym na początek może być problem, chyba że przeszukamy sobie za chwilę jakąś inną instancję. No na początku, pamiętam, był zawsze przeciwnik, nigdzie go teraz nie widzę. O. O nie, jest. Dobra. Jest taki pierwszy bocik, którym jest bodajże... Nie pamiętam, jak się nazywa. To jest chyba broń zwiadowczy po prostu. Pada na 3 strzały z takiego młotka. Tu mamy też jeden z pierwszych materiałów, które trzeba zrefilować, czyli pod E przytrzymujemy i wydobywamy z nich materiały. To są popsute szczątki robotów. Pozyskujemy z nich scrap metal bloki. Jedno ze źródeł pozyskiwania metalu. Scrap metal, co ciekawe, jest bardzo ważnym materiałem w tej grze, ponieważ robi się z niego bearingi, czyli łożyska pozwalające na poruszanie się elementów naszych pojazdów. Też mam taką dużą, jak widzicie, skrzynię. W nich te, one są akurat fajne, wiecie dlaczego? A, wow! Bo w nich nie dość, że możemy wydobywać z nich przedmioty, możemy też je przechowywać, ale trzeba o tym pamiętać, że jeśli się od nich zbyt oddalimy, to po jakimś czasie itemy ogólnie się tutaj resetują, że możemy sobie tą samą instancję zwiedzić parę razy. Jest i nasza bateria. Zbieramy. Bo też trzeba uważać, żeby na tej itemy nie znikły. O! Komponent kit. Jedno z najcenniejszych, może nie najcenniejszych, ale najbardziej wyłapywanych itemów w tej grze. Pozwala on później na ulepszanie różnych rzeczy. Jest ogólnie potrzebny bardziej złożonych materiałów. Tomato seed. Właśnie o nasionach mówiłem. Oraz carrot seed. Bardzo fajnie. Tak jak mówiłem, metal scrub jest potrzebny do robienia łożysk, czyli jednego z najbardziej podstawowych elementów naszych konstrukcji, a wytwarza się go jedynie ze złomu. Kolejny bearing, soil bag, no i ta oczywiście nóżka, którą możemy wziąć i również też postawić, o tym zapomniałem wspomnieć, ale to jest raczej drobny szczegół, chociaż później się może przydać, jak będziemy przewozić na przykład jakimiś pojazdami dużej ilości tego surowca, a nie będziemy mieli nic, żeby go na miejscu przerobić. Bo scrap metalu również można później przerobić na zwykły metal, tylko tak jak mówię, bearingi możemy robić tylko z tego zwykłego scrap metalu, chociaż widzę, że tych bearingów chyba ostatnio się coraz więcej pojawia, bo
w dawniejszych wersjach ciężko było znaleźć jakiekolwiek komponenty do pojazdu, na przykład takie zepsute koło. To pierwszy raz mi się chyba spotkało. Komponent kit i tomato seed. Dobra. Tak jak mówię, trochę jestem przeziębiony i trochę słabo mnie słychać, ale staram się być w miarę wyraźny. W tej grze oczywiście występuje fall damage, ale nie na tyle duży, bym chyba umarł z tej wysokości. Ała. No, jest dość mały ten fall damage. Jeden problem jest taki, że jak spadniecie na dole będącej przeciwnicy, to przez chwilę jesteście ogłuszeni, oni mogą was bić, kiedy leżycie. Niby leżącego się nie kopie, czy coś takiego, ale... No, tutaj to bywa różnie. Dobra, zobaczę jak w ogóle tam z dźwiękiem, ile już nagrywamy. No, o dziwo, tym razem nie musiałem niczego poprawiać ani naprawiać, bardzo fajnie. O właśnie, to mam teraz poradnik na temat jedzenia i picia. Właśnie nam trochę go spadło, więc dlatego teraz tą gra daje poradnik, jak o to dbać. No, zjedzmy sobie, nie wiem, pomidora. Szkoda tylko, że nie pokazuje też właśnie tych statystyk tego pokarmu mniej więcej, jaki on jest. Tak jak mówię, pomidor przede wszystkim nam teraz uzupełnił napojenie, a taki burak na przykład uzupełni nam przede wszystkim obydwa paski. Porówno. Chyba nawet trochę za dużo, mogłem go w sumie nie jeść. Tym się zaraz zajmiemy. Nie wiem, co to jest. Jestem zielony w tym momencie. Okej. Przejdźmy sobie do kolejnego tutorialu, który się tutaj na początku pojawia. Taki oto trochę zdemolowany ogródek, ale jednak. To nam pokazuje mniej więcej na tym znaku, jak hodować rośliny. Mamy taki oto soil bag, worek wypełniony ziemią. Weźmy sobie tutaj trochę na start. Nasionka. Spryskiwacz, który zwiększa porost roślin. O, jakaś lampa. A, ta, kojarzę tą lampę. Dobra, ja ją często też na początku zbierałem. Trzecie wiaderko, fajnie. Tu mamy też popsute koło. Ile mam tych kół właściwie już? Raz, dwa... Trzy mamy, to będzie trzeba już tylko jedno wytworzyć, żeby zrobić sobie pełny pojazd. Też te w ogóle, jak widzicie, wszystkie itemy możemy zebrać. Niektórych itemów nie możemy zbierać, tylko działa na nie jedynie destrukcja otoczenia, na przykład jak na ten płot. Fajna sprawa. Tu już mamy kilka posadzonych soil bugów. Tu jest też jest coś posadzone, to jest bodajże burak, nie orientuję się. No i co? Stawiamy sobie to. Na ten sposób. Oczywiście możemy to też zebrać, jakbyśmy chcieli to gdzieś przestawić. Kiedyś się tego nie dało robić, ale na szczęście to już szybko naprawili. Ile tych soil bugów mamy? Jeszcze 5. Dobra. Też możemy go oczywiście stawiać, jakbyśmy chcieli, ale my chcemy sobie postawić grudki ziemi. Ja bym sobie to w ogóle przestawiał tutaj wszystko ładnie, żeby było w jednym miejscu. To jest tylko taka chwilowa... My się tylko na chwilę zatrzymujemy, bo tutaj oczywiście bazy nie będziemy budować. No. Dobrze czy trochę krzywo? Chyba dobrze. Na budowę bazy trzeba sobie znaleźć dobre miejsce, blisko wszystkich surowców. Takich jak kamień, drewno, woda i tak dalej. Zbliża się noc, to jest problem, bo ja troszeczkę się za bardzo ociągałem i teraz musimy... W sensie noc w sumie nie robić nic złego, tyle tylko, że w czasie nocy atakują nas boty, jeśli wybudujemy farmę. Ponieważ to jest tutaj coś w rodzaju systemu fal na przeciwników, którzy są motywowani do atakowania nas poprzez fakt posiadania plonów, farm. Problem jest oczywiście taki, że bez farm nie przeżyjemy. Teoretycznie możemy sobie chodzić po... O, możemy je też podlewać przy pomocy wiadra. Możemy sobie oczywiście chodzić po tych wszystkich opuszczonych budynkach i szukać pożywienia w nich. No ale na dłuższą metę raczej lepiej jest mieć własną farmę, na której możemy sobie to pożywienie zdobywać. Ponadto to pożywienie później jest też potrzebne w bardzo dużych ilościach do pozyskiwania na przykład broni u pewnego sklepikarza, ale o tym też porozmawiamy sobie później. No, niestety trzeba te wiadra nosić pojedynczo. Jak się rzuci tak fajnie pod kątem, to czasami można chycić dwa na raz te poletka, no, ale na razie jest tak jak jest. Kurde, nie trafiłem. Dobra. To ten inwentory podjmiemy, będziemy denerwować. Zróbmy sobie może tak. Nasionka. Najpierw karotki i marchew i pomidory. Nie mam, widzę, buraków, a buraki bym chciał. Tak jak mówię, one są najbardziej zoptymalizowane i zawsze za nimi najbardziej przepadałem. A reszta to pomidory. Czyli to są pomidory jednak, nie buraki. Dobra. A nie, aktywowaliśmy tego w ogóle statku. To zaraz to zrobimy. First, najpierw. Ja bym sobie tutaj to marsz jakoś otoczył. Weźmy sobie trochę, nie wiem, materiałów stąd zbierzmy. No, niektórzy też zauważyłem, rozwalają tą chatkę na początku, bo jest tu, o, nieautoryzowana farma. 3 godziny przejdą, czyli za 3 minuty.
przyjdą pierwsi przeciwnicy. Ilość fal jest, nie ilość fal, tylko ilość przeciwników w czasie fali jest uzależniona od wielkości farm. To też się nie bójcie, że macie tu jakąś presję czasu. Oczywiście tutaj mamy też pierwszy taki bardziej podstawowy materiał, którym jest klocek drewna. Możemy sobie tak elegancko je rozciągać i budować w ten sposób. Każdy na pewno załapie, jakby kiedyś grał. Otoczmy sobie to jakoś. Ten płotek jest bardzo łatwo rozwalić, bo to jest drewno skrapowe, tak się chyba nazywa. Scrap wood block, czyli to jest taki najbardziej podstawowy rodzaj drewna, który możemy pozyskać z tych małych drzew. Jest bardzo niewytrzymały, słabo wytrzymały. Jest za to lekki i łatwy w pozyskaniu. To są jego zalety. On długo nie wytrzyma w walce z takimi robotami. O, to się trochę dłużej wydobywa. Dobra, za chwilę. No ale sobie go otaczam, żeby te boty chociaż na chwilę zatrzymać. Wiecie, na przykład jak walczę z jednym, to żeby w tym czasie drugi mi tego nie zniszczył. Żebym zdążył podejść go zatrzymać. Zdążyć go zatrzymać. Tej lampy widzę, nie mogę za bardzo tak fajnie postawić. Ona nam nic nie daje, w sensie względem wzrostu. Tu możemy zwiększać poziom jej nasilenia światła. Tak sobie ją tylko postawiłem, żeby tak klimatycznie sobie świeciła. Mamy też coś takiego jak spryskiwacze, właśnie. Przyspieszają one właśnie porost. O, dwa naraz chyba, nie. Jeden naraz spryskałem. No one właśnie zwiększają szybkość wzrostu roślin. Bodajże wytwarza się go z chyba z roślin właśnie hodowanych. I bodajże tych roślin jest potrzebne trochę więcej niż ten fertilizer nam daje, więc trochę kiepsko. Możemy go też znaleźć oraz kupić. Ja raczej wybieram te drugie opcje. Nie mam w ogóle materiałów. Mam prawie zapełniony ekwipunek. Tam gdzieś szafa pamiętam stała, metalowa, którą też można sobie zebrać. Zamiast tutaj jest atak. No właśnie, full inventory. Jakieś rurki metalowe. Ja sobie zbieram, bo to jest fajny element. O, łożyska. Bardzo fajna rzecz. No i chyba nic poza tym. Weźmy sobie napełnienie tego jadra. Te takie malutkie zielone robociki, które na początku spotkaliśmy, ich się niestety nie da ogłuszyć tą wodą, sparaliżować ich, ale później jeszcze występują takie większe rodzaje robotów, na które woda już działa. No, to sobie teraz czekamy pół minutki. To niech sobie rośnie. Później sobie będziemy mogli to zebrać. Z każdego poletka dostaje się bodajże po jednej roślince, po jednym plonie i chyba po dwa nasionka, z tego co się orientuję. Istnieje też później sposób na robienie półautomatycznych farm, które będą się przynajmniej same podlewać, bo na razie nie ma jeszcze opcji siania. Nie, przepraszam, jest opcja siania, tylko trzeba zbierać samemu, ale zbieranie jest całkiem szybkie. Wystarczy przejechać kursorem, trzymając prawy przycisk myszy. Dobra. Rozpoczął się atak, nawet słyszę już roboty. O właśnie, to są takie podstawowe, które na początku już widzieliśmy. One właśnie potrafią pływać, to jest ich dość spora zaleta. Oła, uderzył mnie. Z nich też dropią te nasze płytki elektroniki, więc bardziej podstawowych surowców. Takie, na razie w takiej pierwszej fali, to widzicie, są zaledwie trzy takie robociki. Au, ej, nie, gdzie ty mi tu włazisz? No i nam, widzicie, zniszczył. Tak jak mówiłem, to drewno nie jest zbyt wytrzymałe, ale przynajmniej go na chwilę powstrzymała. Mogłem się jednak trzymać bliżej tej farmy. Trudno. Nie będę już tego sadzić, bo zanim to urośnie, to już poprzedniej tak urosną, ale nie lubię takiej nierówności względem tych plonów. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze, za chwilę będziemy kończyć, ale jeszcze sobie pójdziemy uruchomić ten nasz statek. To mnie przeraża, tak jak mówię. Jestem ciekaw, co to robi, bo to jest bodajże jakiś guide, jak budować podstawowe pojazdy. To mam bodajże dostępne w podstawowej książce, właśnie, jak się poruszać i robić takie pierdółki. To jest poradnik, który istnieje praktycznie prawie od samego początku gry. Tutaj doszły parę miesięcy po wydaniu gry, doszła jeszcze tylko zakładka z bramkami logicznymi, ale tym się zajmiemy później. Zostawiamy master baterii, bo mamy w poradnik, jak to zrobić. No i uruchomiono się cały statek. Oświetlenie. O! A to co? Quest complete? Co to jest? Mechanic station. A, i tutaj mamy też lokalizację, do której musimy się udać. Jako następnej. Integrity, free launch. O, to sobie później poczytamy. Nie będę sobie na razie tego waypointu, bo bardzo łatwo jest się do niego dostać, a ja nie lubię, kiedy coś mi jest tak pokazywane po prostu, bo chciałem sobie tam dojechać. O, poparzyłem się ogniem. Po prostu sobie dojechać i cieszyć się, że w końcu tam dotarliśmy. Dobra. No i co, mamy jedno z naszych najbardziej podstawowych narzędzi, którym jest CraftBot.
Scrapcraft, bo tak się to chyba nazywa. Craft, po prostu craft. Możemy w nim tworzyć takie bardzo podstawowe substytuty naszej machinerii. Czyli tak, złomowy silnik, złomowe siedzenie, złomowe siedzisko pilota, złomowe siedzenie po prostu. Koło, musimy sobie chyba jedno wytworzyć, bo nam brakuje, prawda, do pełnego pojazdu. 1, 2, 3, tylko trzymamy. Zawsze można też zrobić pojazd na trzech kołach. Tak się utrzyma, ale ja zawsze robiłem 4, żeby się lepiej trzymał drogi. Bearing, tak jak mówię, tworzy się go ze scrap metal bloku, dlatego jest to dość cenny materiał. Karton blok, robi się go 20 sztuk. Kiedyś się tworzyło 10 sztuk z 5 sztuk drewna, a teraz się tworzy aż 20 z 5 sztuk. No fajnie. Jest to materiał, który jako jedyny, nie licząc jeszcze szkła późniejszego, możemy niszczyć naszym młotkiem, bo niczego innego, żadnych innych bloków nie możemy uszkadzać młotkiem. Jest to też bodajże najmniej wytrzymały materiał w grze, ale za to najtańszy i najlżejszy. Macie wagę 1, wytrzymałość 1, friction, nie wiem co to jest, budency, czyli jakby jego elastyczność chyba. To jest, nie wiem do czego to, nie, te dwie statystyki trochę mnie, że tak powiem, niepokoją, bo nie wiem co one do końca robią. Flammable, czyli palność, no oczywiście karton jest palny tak samo jak drewno. Przycisk, to jest przełącznik, nie mylcie tego z przyciskiem, bo przycisk trzeba przytrzymać, żeby cały czas aktywować jakiś mechanizm, a przełącznik tylko raz klikamy i on już jest aktywowany. Pamiętajmy, rozróżniamy te dwie rzeczy. No i jest jeszcze Connect Tool, jedno z najbardziej podstawowych narzędzi, bez którego nie zrobicie nic, absolutnie, żadnego pojazdu, może jakieś tam budowle, ale bez Connect Toola nie zrobicie nic. On służy właśnie do łączenia przycisków, bearingów, silników i innych przełączników. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jak ta nasza farma. W teorii powinno już być gotowe, bo użyłem tego spryskiwacza, on całkiem przyspiesza wzrost. Trochę późno to posadziłem, przez co będziemy musieli teraz jeszcze chwilę poczekać. No ja sobie tutaj jeszcze chwilę poczekam i w tym czasie pokażę wam jeszcze jedną rzecz na koniec. Możemy wydobywać materiały z drzew. Tutaj akurat nie, bo to jest jako element otoczenia, ale na przykład takie drzewo, taką brzuskę możemy sobie ściągnąć naszym młotkiem. No właśnie. Ono się tutaj niszczy w tym momencie. O, nieautoryzowana farma, no dobra. No następnie co nas znowu zaatakują. No taką kłodę, którą musimy sobie uderzyć parę razy, żeby pozyskać z niej materiał. Fajna sprawa. To jest małe drzewo bodajże. Tu mam trochę większe i też możemy zniszczyć, ale na razie załatwmy sobie to małe. Ono się oczywiście tak fajnie dzieli na takie mniejsze kawałki, które musimy sobie później kroić. Mamy takie podstawowe właśnie narzędzie do refinowania tych kłód. Teraz dostajemy właśnie scrap wood, po 10 sztuk z każdej kłody. Trochę mnie zawsze bolało, że to narzędzie, które mam na samym początku, nie ma możliwości jakoś ulepszyć później, by trochę to szybciej pozyskiwać. No. No w ten sposób też pozyskuję materiał do takich podstawowych budowli. Później są oczywiście sposoby na jego szybsze pozyskiwanie. Bo oczywiście nasz scrap wood możemy później ulepszyć na zwykły wood. Wyższej jakości. No dobra, zobaczmy jak ta nasza farma w tym czasie, czy już jest gotowa. Jeszcze trochę, no jeszcze trochę. No, tak też pozyskane kłody z drzew możemy sobie również nosić. Trochę jak w The Forestie. Jednak to jest troszeczkę przyjemniejsza gra pod względem nastroju. Dobra. Ja trafiłem też tutaj na kukurydzę, do czego ona służy? W sumie chyba tylko do jednej rzeczy, możemy ją rozwalić, tak fajnie się rozbryzguje we wszystkich kierunkach. Kukurydzę możemy później postawić na ziemi. O, tak jak chcemy. Ona służy do karmienia krów, które będą nam dawać później mleko, które możemy sobie pić i uzupełnia nam ono nawodnienie. Dobrze. Tu już chyba, no właśnie, chyba wszystko urosło. Możemy teraz to zebrać. Ile mam miejsca w ekwipunku? Mało. Te skrzynki sobie w ogóle podkładam, bo one zajmują strasznie dużo miejsca, bo na każdą przypada osobny slot, a to trochę boli. Jakieś pierdółki, to chyba niczego już nie ruszamy. To chyba się wszystko przyda mniej więcej, tylko tych skrzynek nie biorę. Klikamy po prostu prawy, możemy też przytrzymać, żeby sobie zebrać troszeczkę szybciej. No i z każdego tam otrzymujemy od 2 do 3 tych nasion i po jednej sztuce każdego z tych pożywień. Fajna sprawa. Akurat farmienie w tej grze jest naprawdę przyjemne, muszę przyznać.
Pani patrzy, jak te roślinki rosną i później można je sobie tak szybciutko zebrać. No, tu jest nieautoryzowana farma, ale my się tym nie przejmujemy, bo... No, bo my się już stąd powoli zawijamy. Zagrajmy sobie tylko te rzeczy i będziemy się powoli żegnać. Dobra, zbiorę sobie jeszcze tylko te soil bugi, bo one są później ciężkie do zdobycia wbrew pozorom, bo jest ich mało na mapie, a są dość drogie w produkcji. Może nie jakoś bardzo drogie, ale jednak wymaga dość czasu i trochę czasu i pracy trzeba włożyć, żeby takie soil bugi wytworzyć. Obróć to, ja sobie tutaj to odłożę. Ten karton, jakbym go poście potrzebował, to sobie go wezmę, ale nie będę miał miejsca na tyle soil bugów. Kurde, inwentory jest full. Co by tu jeszcze odłożyć? Te chemikalie odłożę, wiecie, bo tak jak mówię, one nie są absolutnie... O, tu się nawet pokazuje trójeczka, ile tego jest w jednym staku. To jest aktualnie nam do niczego niepotrzebne. To się później przydaje bodajże przy wytwarzaniu baterii oraz silników elektrycznych, ale tak jak mówię, chwilowo jest tam to całkowicie zbędne. To co, ja się wracam do naszego miejsca startowego i będziemy powoli kończyć. Będziemy się widzieć w następnym odcinku, gdzie zaczniemy sobie już budować jakiś pierwszy pojazd i wyruszać na naszą pierwszą ekspedycję. Place the build guide, find the mechanic station. Takie dwa pierwsze zadanka widzę. Teraz zadanka są faktycznie, mają jakiś sens, bo kiedyś była ta książka z zadaniami, ale jakoś tam żadnych zadań nie było. To co? Ja się będę powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Mówcie, czy gierka wam się podoba i czy jesteście fanami, bo ja może fanem nie jestem, ale lubię sobie to czasami pograć. Podajcie też oczywiście na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Możecie tam zamieszczać memy, dzielić się dyskusjami, gadać z innymi widzami i czasami też ja odpowiem na niektóre rzeczy, czy skomentuję niektóre wasze memy lub prace, które nam wrzucicie. Co, to by było na tyle. Komentujcie i też oczywiście na wasze komentarze zawsze odpowiadam. No i to będzie chyba na tyle. Elo, elo.